Trudne sprawy. Zapraszam. 37-letnia Zofia Szewczyk mieszka w Łodzi. Jest singielką i pracuje jako fryzjerka. Czekajcie, zapisuję. Zofia Szewczyk, 37 lat, fryzjerka, mieszka w Łodzi. Znajdę ją. 20 lat temu Zofia była najpiękniejszą dziewczyną w całej szkole. W młodości byłam bardzo aktywna. Grałam we wszystkich przedstawieniach szkolnych. Śpiewałam, tańczyłam. Brałam nawet udział w konkursach talentów. Ktoś pytał? W sensie ja nie pytałem. Ktoś z was pytał? W tamtym czasie moim największym marzeniem było zostanie aktorką. Nie wiedziałam jeszcze, że los zdecyduje inaczej. No po prostu musiałam zapomnieć o własnych pragnieniach. W klasie maturalnej kolega Zofii ze szkoły, Tomasz, był w niej bezgranicznie zakochany. Dziewczyna zupełnie nie zwracała na niego uwagi. Spotykała się z innym chłopakiem, Stanisławem. Zawsze tak jest! Dziewczyny nie chcą good guy'a, wolą Stanisławów! Zaraz po szkole zeszłam w ciążę, ale Stanisław stwierdził, że nie chce dziecka. No i wyjechał na studia do innego miasta. Sama postanowiłam więc wychować mojego synka Wiktora, który dzisiaj już jest dorosły. Niedawno dostał się na dobrą uczelnię, no i wyprowadził się z Łodzi. Na zjeździe klasowym Zofia po latach spotyka swojego dawnego wielbiciela Tomasza i spędza z nim cały wieczór. Po spotkaniu Tomasz odprowadza Zofię do domu. Kiedy spotkałem Zośkę, bardzo się ucieszyłem. Mimo tego, że minęło 20 lat, była równie piękna. To tak jakbym się przeniósł w czasie do lat szkolnych. Ty na pewno chcesz się przenieść w czasie do czasów szkolnych? Przypominam, wtedy Zofia cię nie chciała. Uczucia do Zofii znowu zapłonęły. Na spotkaniu absolwentów nie od razu rozpoznałam Tomasza. Bardzo się zmienił przez te wszystkie lata. Bardzo się zmienił przez te wszystkie lata. Teraz jest bogaty? Ja nie rozumiem, nagle stał się dla mnie interesujący. To bardzo ciekawe. No to już nie był ten sam śmieszny chłopak w okularach. Tylko poważny, atrakcyjny mężczyzna. Tego wieczoru rozmawialiśmy przez wiele godzin. Tomasz nie odstępował mnie na krok. Tomasz zostaje w domu Zofii i spędzają razem noc. Nie, teraz zasłaniacie oczka, nie patrzcie. Następnego ranka przed wyjściem do pracy Zofia postanawia zrobić Tomaszowi śniadanie. Jezus Maria, piękna, inteligentna, jeszcze śniadania robi? Ja już kupuję bilet do Łodzi. Wiesz Zosiu, mógłbym być z tobą przez całe życie. Abyśmy się już nigdy nie rozstawali. Mówisz poważnie? Wiesz, Zofia, mógłbym być z tobą całe życie. Mógłbym, ale nie chcę. Do zobaczenia. Najpoważniej. Słuchaj, żałuję, że pozwoliłem jakiemuś palantowi w szkole ciebie odbić. Ale co się dziwić, ten palant w szkole miał największą kolekcję Beyblade'ów. Nawet ja bym na to poleciał. Ale obiecuję, że to się już nie powtórzy. Będziemy razem, a kiedyś zabiorę cię do Paryża. Do Paryża? Naprawdę? No, mam takie marzenie, żeby zabrać tam ukochaną osobę i spacerować z nią po... Champs-Élysées? Dokładnie. A potem wypić kawę w kawiarni i zjeść... francuskiego croissanta. Cholera jasna! Ile razy mam powtarzać, że mówi lagun! Dokładnie. Wiesz, może to dziwne, ale zawsze chciałam tam pojechać. Dziwne, że chciałaś jechać do Paryża? Zofia, jesteś białą kobietą w średnim wieku. To oczywiste, że chcesz jechać do Paryża. Znajdź mi białą kobietę w średnim wieku, która do Paryża nie chce jechać. Ha, powodzenia! No ale wiesz, opiekuję się synem, pomagam mu, żeby radził sobie jakoś na studiach, tak? No i jak tu pojechać do Paryża? No ale wszystko jeszcze przed tobą. A właściwie przed nami. Ten koleś w tej rozmowie zbyt wiele razy wspomniał, że już planuje całe życie z Zofią. Więc, no, znając już parę dokumenty, ja jestem pewien, że on w ciągu 5 minut albo zaginie, albo umrze. I żeby się oczywiście przekonać, musimy oglądać dalej. No chyba, że zapauzujemy. Wtedy Tomasz będzie żył. A jak będziemy oglądać dalej, to on wtedy umrze albo zaginie. To jest dosłownie Tomasz Schrödingera. Bardzo się ucieszyłam, kiedy Tomasz to powiedział. Nie pragnęłam jednorazowej przygody, tylko marzyłam o normalnym związku. W końcu przez tyle lat byłam sama. Po rozstaniu ze Stanisławem trudno było mi kogoś poznać. To cudowne, że spotkałam Tomasza na swojej drodze. Wiesz, nigdy nie myślałam, że możemy być tacy podobni. Ja i ty. Naprawdę. Smacznego. Jak wchodziłem, to zauważyłem zdjęcie. To twój syn? Tak, tak. No ma już 19 lat. I odkąd wyjechał na studia, bardzo za nim tęsknię, wiesz? No wiesz, oczywiście odwiedza mnie regularnie, ale to nie jest to samo, a bez niego... czuję się taka samotna. I chcecie mi powiedzieć, że ta pani ma 20-letniego syna. Ta pani, która dosłownie wygląda młodziej ode mnie. Okej. Okay. No ale Zosiu, ty nie jesteś sama. Masz teraz mnie. I
Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć wspólny język z twoim synem. No też mam taką nadzieję. Jedz proszę. Zosia, wybacz, ale jest już późno i ja muszę lecieć do pracy, więc... O. Zosia, wybacz, jest już późno! Muszę żonę od fryzjera odebrać! Nie zdążę stąd zjeść tego śniadania. No, widziałaś gdzieś moją marynarkę? Tak, jest w sypialni. Zaraz tutaj przyniosę. A ty zjedz kanapkę, tak? Nieświadoma niczego, Zofia sięga po marynarkę mężczyzny. A z marynarki wypadło 5 zł. Tomasz, nie mówiłeś mi, że ty bogaty jesteś, o? To była obrączka. Były na niej wygrawerowane litery T i A. Od razu zorientowałam się, że T to Tomasz, no a A to pierwsza litera imienia jego żony. No to szybko poszło. Jak tam, Tomasz, dalej planujesz całe życie z Zofią? Tomasz ukrył ją przede mną i nawet słowa nie powiedział o małżeństwie. To akurat dziwne nie jest, no umówmy się. Rozgłaszanie wszystkim wokół, że ma się żonę, może być troszeczkę kokblokiem. Byłam tak zdezorientowana, że po prostu nie wiedziałam, co robić. Proszę. To dziękuję. No i będę już leciał. I słyszymy się wieczorem. Tak. No to lec. No pa. Zosia, coś się stało? Nie, w porządku. No ale... nie wiem, podwieźć cię do pracy? Nie, dziękuję, ja pójdę na nogach, wiesz? No Zosia, przecież widzę, że posmutniałaś. Nie. No, przepraszam, ale ja naprawdę muszę już lecieć. Ale obiecuję, że następnym razem zjemy razem śniadanie. A co jeżeli koleś jest jubilerem? Taka randomowa myśl mi przyszła do głowy. Może koleś właśnie jest jubilerem i nie wiem, ma tą obrączkę przy sobie, bo akurat nad nią pracuje. No ale nie oszukujmy się, twórcy trudnych spraw nie są tak kreatywni jak ja czy wy i pewnie się okaże po prostu, że ma żonę. To wiem, zróbmy sobie, kochani, zabawę. Pokażcie swoją kreatywność i dopiszcie resztę historii do tych paru minut paradokumentów, które widzieliśmy dotychczas. Najlepsza historia wygrywa głaszczenie tego brzusia. Tego samego ranka Zofia odwiedza koleżankę z byłej klasy, Weronikę. Kobieta również brała udział w spotkaniu absolwentów. Słuchaj, co takiego się wydarzyło, że musiałyśmy porozmawiać tak samego rana? Ja nawet wzięłam wolne, żeby odpocząć sobie po tym wczorajszym. Przepraszam. Słuchaj, nie wiem, napijesz się kawy? Nie, nie, dziękuję. Od razu poszłam do Weroniki, bo to ona była największą plotkarą w naszej szkole. Do tego utrzymywała kontakt z wieloma osobami ze szkolnych lat. No i zawsze wiedziała, co u wszystkich słychać. Powiedz mi, czy Tomek, no ten wiesz, co spędziłam z nim tyle czasu wczoraj, kucharski. No. Czy on jest żonaty? Wiesz co, tak. Od prawie 2 lat. Koleś jest żonaty i kolejna historia w paradokumencie o zdradzie, jak oryginalnie. To był sarkazm i tyle wam powiem, twórcy trudnych spraw, tyle wam powiem, tyle! Nie mają jeszcze dzieci, bo z tego co wiem, to jego żona nie chce zajść w ciążę w tym momencie. I wiesz co, i ona ma ojca biznesmena i Tomek tam robi karierę w jego firmie. O kurcze! Tomek, jakby twoja żona się dowiedziała, że ją zdradzasz, to nie tylko stracisz żonę, ale stracisz również karierę! Dochodzę do wniosku, że ten Paryż mógł być tego nie wart. Okej, a jak ona ma na imię? Anna. Anna. Dlatego na grawerze była litera A. Na jakim grawerze? Na jego obrączce! Znalazłem ją dzisiaj w jego marynarce rano! To coś było? Tak, Zofia, zdradzaj dalej swoje sekrety klasowej plotkarze! To jest naprawdę dobry pomysł! No przecież gdybym wiedziała, to nie pozwoliłabym mu zostać na noc. W ogóle nie zapraszałabym go do siebie do domu. Słuchaj, no przecież nic się nie stało, potraktuj to jako przygodę. Przygodę? Ja myślałam, że możemy być razem, a on mnie okłamał. Oj, Zosia. Czekaj, czekaj, bo wibruje telefon, wiesz? Wysłał do mnie wiadomość. I co ci napisał? Proponuję spotkanie dziś wieczorem. O, czyli rozmawiacie ze sobą, to bardzo dobrze. Tak, powiem mu wszystko, co o nim myślę. Tomasz, przyszłam tutaj ci powiedzieć wszystko, co o tobie myślę. Jesteś wrednym chamem, który ma prześliczne oczy. Jezus Maria, ta broda, Boże, ten sześciopak, ja pierniczę. Ojeja. Wieczorem zdenerwowana Zofia idzie na spotkanie z Tomaszem. Zosia, cześć. To dla ciebie. Wiem, że to twoje ulubione kwiaty. A skąd wiesz, że je lubię? Od 20 lat cię śledzę! No to tajemnica. Ale trafiłem w twój gust, prawda? Proszę.
ale Zosia, o co ci chodzi? Co się dzieje? Zosia... Wiem, że masz żonę i nic mi nie powiedziałeś. Faktycznie postąpiłem nieuczciwie wobec Zosi. Powinienem był jej od razu powiedzieć o moim małżeństwie za mną, ale bałem się, że ją to zrazi. Chciałem, żeby w końcu odwzajemniła moje uczucia. Dlatego na zjeździe po cichu zdjąłem obrączkę. Skąd wiesz? Ukryłeś obrączkę. Przepraszam. Przepraszam? No okłamałeś mnie. No ale nie chciałem. Jak to nie chciałeś? A, po prostu chciałeś wylądować w moim łóżku, a potem wrócić sobie do domu, do swojej żony, co? I ją okłamywać. Wiesz co? A może ona w ogóle już ciebie o to nie pyta, bo zgadza się w każdą sobotę? Nie, Zosia, to nie jest tak. Zaufaj mi. Ty naprawdę wiele dla mnie znaczysz. Ja chciałbym być z tobą. Wiesz co? A ja nie chcę ciebie widzieć. Ale... Zosia... Nie, wiesz co, kwiaty lepiej daj swojej żonie, może łatwiej wybaczy tobie zdradę. A nie musi wybaczać, bo o niczym nie wie, la 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 la. Ale... Zosia, no bo... Przepraszam, to dla pani. I dokładnie w tej chwili ta pani się zakochała w Tomaszu. Minęło kilka dni. Zofia bardzo przeżywa kłamstwo Tomasza. Weronika przychodzi do salonu fryzjerskiego, w którym pracuje jej koleżanka, żeby z nią porozmawiać. Co tam u ciebie u Tomasza? Nic. Jak to nic? Tak zwyczajnie się poddał? Nie. Ja po prostu nie chcę romansować z żonatymi mężczyznami. Przez te wszystkie dni Tomasz nie dawał mi spokoju. Ciągle dzwonił, przychodził do mnie do domu, do pracy. W końcu poprosiłam go, żeby przestał mnie nękać. Oczywiście, że Tomasz bardzo mi się podobał i dlatego spędziliśmy razem noc, ale jego kłamstwo wszystko zmieniło. Byłam wściekła. Uważałam ten romans za skończony. Ja nie znoszę, kiedy ktoś kłamie. Nic się nie zmieniłaś. Nawet w szkole byłaś taką idealistką i dlatego trudno ci jest nawiązać jakąkolwiek relację. Chcecie mi powiedzieć, że ta przyjaciółka pani Zofii nie miałaby żadnego problemu z umawianiem się z mężczyzną, który ma żonę? Zofia, ty lepiej nie przyjmuj od niej żadnych rad. Weroniko, przepraszam, że to powiem, ale sama jesteś dwukrotnie rozwiedziona. No, ja przynajmniej mam syna. O, to teraz się zastanawiam, dlaczego dwukrotnie rozwiedziona? Macie jakieś pomysły? Jakby kto inny mi to powiedział, to bym się bardzo zdenerwowała. Masz szczęście. A swoją drogą, to idę dzisiaj z pewnym bardzo przystojnym mężczyzną na kolację. Kto wie, być może on jest moim przeznaczeniem. O mój Boże, to się okaże, że to jest Tomasz, prawda? To będzie Tomasz. A ty jak będziesz siedziała sama w domu, to będziesz zupełnie sama. To lepsze niż niszczenie innym małżeństw. Dobra, zmieńmy temat, dobrze? Dobrze, jak chcesz. Pani Zofio, miała pani umówioną wizytę na 18. Strzyżenie i koloryzacja. Tak, pamiętam. Tak więc dzwoniła klientka i odwołała wizytę. Jeśli ktoś przyjdzie w tym czasie, proszę go obsłużyć. Dobra, ile się jedzie do Łodzi? Może zdążę? Oczywiście, pani Mario. Ja już idę teraz do domu i proszę bardzo zamknąć salon. Jasne, pewnie. No, do widzenia. Do widzenia, pani Mario. No to jak? Zdecydowałaś się, jaką chcesz fryzurę? Po skończeniu pracy Zofia spieszy się do domu. Jest bardzo zmęczona i planuje odpocząć. Przepraszam. To pani jest tą Zofią? Dzień dobry. Jeśli chce się pani umówić na strzyżenie, to zapraszam jutro. Dzisiaj niestety już nieczynne. Jakim niby cudem założyłaś, że ta pani może chcieć strzyżenie? Czy ludzie, którzy chcą iść do fryzjera, podchodzą do ciebie i mówią: a, to ty jesteś tą Zofią, tak? A może właśnie tak się umawia do fryzjera, tylko ja całe życie to źle robiłem. Jestem żoną Tomka. A co pani tu robi? Muszę przyznać, że dużo lepiej wygląda pani na tych starych szkolnych zdjęciach. Czułam, że na tym zjeździe coś się wydarzyło. Po raz pierwszy Tomasz nie przyszedł na noc do domu. Zadzwonił tylko, że za dużo wypił i że będzie nocował u swojego kolegi ze szkoły. Wrócił następnego dnia wieczorem po pracy. Sprawdziłam jego wiadomości w telefonie i okazało się, że spał z tą Zofią. Wiedziałam, że podkochiwał się w niej od liceum. I pomyśleć, że tego pragnął mój Tomek? Chwila, o czym jest ten odcinek? Tak zupełnie serio pytam, bo ta cała zdrada już wyszła na jaw, już wszyscy wiedzą, afera, drama. A minęło dopiero 13 minut odcinka. Takie rzeczy dzieją się z reguły pod koniec. I teraz się zastanawiam, co się będzie dalej działo w ciągu tych 30 następnych minut.
Pewno chciał się zemścić na starej królowej swojego liceum, w której się podkochiwał. Która jest teraz zaniedbaną fryzjerką. To przecież nie była żadna zdrada. Według pani Anny, jeżeli kobieta jest, no tutaj w cudzysłowie oczywiście, brzydka, to to nie jest zdrada? Kurde, Tomek ma dobre życie z tą żoną. Pani Anno, rozumiem pani złość, ale Tomek nie powiedział mi nic o tym, że jest żonaty. Ja nic o pani nie wiedziałam. A teraz już pani wie. Proszę się do niego nie zbliżać. Nie będę, nie chcę go widzieć. Zaraz po rozmowie z Anną Zofia wraca do domu. Jest bardzo przygnębiona i nie chce nikogo widzieć. Zosia, czy możemy porozmawiać? Nie, odejdź stąd. Nie. Właśnie widziałam się z twoją żoną. Z Anią? Tak, przyszła do mnie do pracy i zrobiła awanturę. To było dla mnie bardzo upokarzające, kiedy żona Tomasza zaczęła mówić te wszystkie paskudne rzeczy. Czułam okropne wyrzuty sumienia. No ale ja nic złego nie zrobiłam. To przecież Tomasz zdradził żonę i okłamał nas obie. I ma pani w 100% rację. Ale Zosia, posłuchaj, nie odkrącaj mnie tak. Odejdź. Możesz mnie wysłuchać. Nie, nie mogę cię Zosia, wysłuchać. Posłuchaj, daj mi minutę. W tamtej chwili Zofia była dla mnie najważniejsza. Rozumiem, że ją oszukałem i źle postąpiłem, ale wiedziałem, że nie mogę odpuścić. Była miłością mojego życia. Ja Olek, jak chcę tego kolesia uderzyć w ryja. Typie, masz żonę, nie mów takich rzeczy. Zrozum, że ja naprawdę myślałem, że my będziemy razem. Jak razem? Myślałeś, że będę twoją kochanką i co, będziemy spotykać się potajemnie? A co, jeśli nie? Jak nie? A co? Zosia... Słucham. Ja proponuję ci normalny związek. Przecież ty jesteś żonaty. No ale rozstanę się z żoną. Rozwiodę się. Proszę, Zosia, nie zgadzaj się. Błagam cię, nie zgadzaj się. Cholera jasna, ona się zgodzi, prawda? I o tym będzie kolejne 30 minut odcinka, prawda? Mówisz poważnie? No tak, nie mamy dzieci. Ania odkładała ten temat na później, bo cały czas mówiła o tym, że musimy nacieszyć się sobą. Ale kiedy nawet ja jej nie kocham. No to dlaczego ty się z nią w ogóle ożeniłeś? Bo wcześniej tego nie rozumiałem. Dopiero teraz poznałem, czym jest prawdziwe uczucie. Zosia, zrozum, jak ja się z nią rozstanę, to będzie lepiej i dla niej, i dla mnie. Ale pamiętaj, Tomek, że nie tylko ze mną się rozstaniesz. Rozstaniesz się również ze swoją pracą. Ona też kogoś pozna. Proszę, daj mi jeszcze jedną szansę. Ja nie mogę cię teraz stracić. Obiecuję, że jeszcze dziś pójdę do Ani i powiem jej, że się rozstajemy. Jeżeli się zgodzisz, to przeprowadzę się do ciebie. Yo, what the fuck? Nie było mowy o żadnej przeprowadzce! Chłop, co jednocześnie wyrwał miłość z czasów szkolnych i jeszcze dostanie mieszkanie darmowe! Kurczę, wszyscy mówili, że warto być przystojnym i ja nie posłuchałem, no głupi. Dobrze, zgodzę się. Nawet nie wiesz, jak się cieszę. No dobra, to ja teraz pójdę wszystko załatwić za nią, a wieczorem do ciebie oddzwonię. Dobrze. Obiecuję. Mija kilka godzin. Zofia czeka na wieści od Tomasza. W tym czasie znajduje ich stare szkolne zdjęcia. Zaczęłam wspominać czasy, kiedy Tomasz i ja byliśmy jeszcze młodzi. On był we mnie taki zakochany. Przykro mi, że nie odwzajemniłam jego uczuć i go nie zauważałam w przeszłości. Bardzo się cieszyłam, że możemy to wszystko naprawić. Cześć. Cześć. Mogę? Zofia, ponownie zastanów się. Cały majątek i dobytek tego chłopa znajduje się w tej torbie, którą trzyma. I zresztą widać, że ta torba nawet nie jest pełna. On raczej majętny nie jest. Ja bym go nie wpuszczał. Proszę. Zostawiłem Annę. Na dobre. Wziąłem tylko kilka rzeczy. Przyjmiesz mnie? Oczywiście. Nie żałujesz? Wręcz przeciwnie. Jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Po czym okazuje się, że Zofia jest jedną z tych osób, która najpierw wlewa mleko, a potem dodaje płatki. I Tomasz tego nie jest w stanie przeżyć i odchodzi po paru godzinach. Powiedziałem prawdę Annie. Wyznałem jej, że kocham Zofię. Moja żona zawsze traktowała mnie jak swoją własność.
Musiałem myśleć jak ona, robić wszystko, co chciała. Żyłem w złotej klatce. Dusiłem się w tym związku, w którym miłość i czułość była zawsze na ostatnim miejscu. Z Zofią czułem, że może być zupełnie inaczej. To była moja życiowa szansa. Naprawdę. Zosiu, ja już nikomu cię nie oddam. Ja ciebie. Tomasz zostaje w domu Zofii. Następnego ranka budzą się razem. Dzień dobry. Cześć, Aniu. Sorry, Marysiu. Sorry, Zofia, Zofia. Cześć, kochanie. Cześć. Wiesz, to miłe, kiedy jesteś tak blisko. Było to z mojej strony egoistyczne, ale cieszyłam się, że Tomasz wybrał mnie. Czułam się wtedy taka chciana i kochana. Tak bardzo mi tego brakowało. To co? Zrobić ci kawę i przynieść do łóżka? Myślałam, że tak się dzieje tylko w filmach. No ale wiesz, teraz twoje życie będzie lepsze niż jakikolwiek film. Jesteś kochany. No dobra, to wezmę prysznic i zrobię nam kawę i śniadanko. Pół godziny później Tomasz zgodnie z obietnicą podał Zofii śniadanie do łóżka. Kobieta jest zaskoczona romantyzmem przyjaciela z dawnych lat. Uuu, kanapeczki zrobiłeś, daj spróbuję. Kurczę, trochę mało słone. Czekaj, zetrę trochę lampy. Jesteś kochany. Proszę, dla ciebie. Dziękuję. Mam nadzieję, że wszystko będzie ci smakowało i że będziesz czuła się jak książeczka. Właśnie tak się czuję. Kanapka z szynką, z serem, ogórkiem, pomidorem, źródkiewką. To się chłop postarał. Prawdę powiedziawszy, to nikt nigdy wcześniej nie podał mi śniadania do łóżka. No to pora to wszystko nadrobić. A najlepiej jak zrobimy listę wszystkich małych przyjemności, których nie zaznałaś, a ja postaram się je zaplanować. Daj spokój, dość już zrobiłeś. Zosia, a co ty tak posmutniałaś? No wiesz, my się tu bawimy, a mój syn... No, zastanawiam się jak zareaguje, jak dowie się, że jego stara matka znalazła sobie chłopaka. Posłuchaj, po pierwsze... Nie stara. Po pierwsze, to nie stara, tylko w podeszłym wieku, a po drugie... Zarówno ty, jak i on jesteście dorośli, więc macie prawo do szczęścia. No niby tak, ale martwię się. No wiesz, on zawsze będzie dla mnie numer jeden. No dobra, to jeżeli numer dwa będzie mógł zaznać takiego szczęścia, jak ja dzisiaj przy tobie, to pisze się na to. Numer dwa? Tomek, pimpuś jest numer dwa! Ty jesteś może numer pięć albo sześć! Nic nie dorówna... takiemu uśmiechowi jak twój. Nabijasz się ze mnie. Nie, w każdej chwili mocniej się zakochuję. Poranek z Tomaszem był tak cudowny, że nie miałam ochoty wychodzić z łóżka. Po zaledwie dwóch nocach spędzonych razem, Tomasz wyznaje Zofii miłość. Ten związek tak zapiernicza, że oni już za tydzień będą mieli trójkę dzieci i będą w separacji. Nie wiem jak wcześniej mogłam nie dostrzec w nim tego wspaniałego faceta. Miałam nadzieję, że uda nam się zbudować coś trwałego. Zaraz po śniadaniu Tomasz odwozi Zofię do pracy. No, to jesteśmy. Tylko szkoda, że widzimy się dopiero wieczorem. To nic. Możesz przyjść do mnie w przerwie. Zjemy razem lunch. A wiesz, że to jest dobry pomysł? No pewnie. A póki co, to odprowadzę cię do pracy. Pod same drzwi nie musisz mnie odprowadzać. No, Tomasz! Już myślałam, że was nie spotkam. Bardzo kochałam Tomka i byłam gotowa mu to wszystko wybaczyć. Zarówno to, że zdradził mnie z tą Zofią, jak i to, że chciał mnie zostawić. Żeby tylko chciał wrócić do domu. Byłam pewna, że ten jego nowy związek to tylko chwilowy kaprys. Byłam pewna, że ten tymczasowy związek to tylko jego kaprys. Tak samo jak poprzednie sześć zdrad Tomasza. Ale Ania, po co ty tu przyszłaś? Przyszłam do ciebie. Nie chcę tego rozwodu. Ale ja chcę. Codziennie chodziłam tamtą drogą do pracy. Anna musiała na nas tam czekać. Całe szczęście, że nie zrobiła tej awantury przed salonem fryzjerskim. Spaliłabym się chyba ze wstydu. I co, zostawisz mnie dla niej? Przecież dobrze wiesz o tym, że przylgnęła do ciebie tylko i wyłącznie dlatego, że wie, że masz dobrą pozycję i pieniądze. Ania, jak śmiesz. Ania, proszę cię, nie mieszaj jej w to. Majątek tego chłopa to wypełniona do połowy torba. Mam wrażenie, że Zofia jest w troszeczkę lepszej pozycji. To była moja decyzja. I co, i nie zmienisz jej? Nie, nie zmienię. Powiedziałem ci wszystko w nocy. O, prawda. Zapomniałeś, że pracujesz w firmie mojego ojca, gdzie przez tyle lat budowałeś swoją pozycję. I tak dla przypomnienia, ostrzegam cię. Mój ojciec cię zwolni, jeśli wniesiesz o rozwód. Bałam się, że Tomasz wróci do Anny. Był bardzo związany ze swoją pracą.
przeze mnie mógł stracić wszystko. No nie, to już jest po prostu głupie. Jaki człowiek z powodu swojej pracy i kariery wróciłby do związku, w którym jest nieszczęśliwy? Tomek zaraz to zrobi, prawda? Tomek to zaraz zrobi, fuck! I co, myślisz, że w ten sposób mnie zatrzymasz? Ja na wszystko sam zapracowałem. A jeżeli zamierzasz mnie dalej szantażować, to ja sam zwolnię się z tej pracy. Twój wybór. Będziesz tu pożałował. Zosia... Zofia cały dzień próbowała dodzwonić się do Tomasza, żeby się dowiedzieć, jak sobie radzi. Niestety mężczyzna nie odbierał. Wieczorem Zofia wraca do domu. No tu jesteś, wszędzie cię szukam. Dlaczego nie odbierałeś telefonu? Dzwonili mnie. Jak to? Serio? Zdziwiona jesteś? No normalnie. Musiałem oddać telefon i auto. Po drodze, jak wracałem, to kupiłem sobie nowy. Mhm. Ale nie mogłem do ciebie oddzwonić, bo nie znam twojego numeru na pamięć. Daj, zapiszę tobie. Wyobraź sobie, że napisałem do wszystkich moich znajomych na komunikatorze, żeby poprzesłali mi swoje numery. Ale połowa z nich już zdążyła mnie zablokować. Na pewno dowiedzieli się o moim zwolnieniu i o moim rozwodzie za mną. Jesteś zdenerwowany? Nie, Zofia, dlaczego tak twierdzisz? No, na początku byłem, teraz już mi przeszło. Ale tak sobie pomyślałem, że to tak naprawdę fałszywi przyjaciele, którzy kolegowali się ze mną tylko dlatego, że byłem zięciem właściciela firmy. Więc może nawet dobrze wyszło. Mhm. Poświęciłem wiele lat, żeby zostać menadżerem w tej firmie. Osiągnąłem to własną pracą, a dopiero później poznałem Annę. Moja żona o tym wiedziała, ale chciała zrobić wszystko, żeby się na mnie zemścić. No cóż, Zosiu. No cóż, Zosiu, no rozumiesz, no wracam do Anny. Ja zaczynam nowe życie. A gdzie masz zegarek? Wyobraź sobie, że jak wychodziłem, to do biura wpadła Anna. Zaczęła się awanturować i kłócić. Wypomniała mi nawet ten zegarek. Dała mi go przed ślubem. Ale jego zwróciłem. Nie był mi potrzebny. No, rozumiem, rozumiem. Zosiu, ale ja w tej sytuacji tak czuję się wygrany. Bo mam ciebie. A to jest dla mnie najważniejsze. O Jezu, jak cukierkowo i słodko będę zikał. Minęło kilka dni. Tomasz próbuje znaleźć pracę, ale nikt nie chce go przyjąć. Zofia wspiera go jak tylko może. Zosia, cześć! Co za spotkanie? Co tam słychać? A w porządku, wszystko. Ty wiesz, że żona Tomasza wyrzuciła go z domu, a jej ojciec zwolnił go z pracy? Tak, właściwie to on sam zostawił żonę, tak? A z pracy zrezygnował. I gdzie on teraz mieszka? U mnie. Mówisz naprawdę? Zakochaliśmy się w sobie, jesteśmy razem. I jesteśmy razem już całe 3 dni. To jest związek na całe życie. To trochę jak ja, gdy pani kasjerka w Żabce się do mnie tylko ledwo uśmiechnie, a ja już w głowie planuję całe życie z nią. Po co ci taki bezrobotny? Weronika, nie mów o nim w ten sposób. Niedługo coś znajdzie. Było mi przykro słuchać takich słów o Tomku. Każdy ma w życiu gorsze chwile. Zdecydowałam, że skoro jesteśmy razem, no to powinnam go wspierać. Dobrze, ale żebyś później nie narzekała. Przecież wiesz, że nigdy nie narzekam, tak? Nawet 20 lat temu, jak zostałam sama z dzieckiem, wtedy sobie dałam radę, to i teraz sobie poradzę. Zegarki na każdą kieszeń. A nie, chwila, o czym one rozmawiają? Nie obrażaj już się. Masz ochotę na kawę? Dzięki, wiesz, mam jeszcze jedną pilną sprawę. No dobra, to trzymaj się. Pa. No, no pa. W ogóle firma Tolexo nawet sobie nie zdaje sprawy, jak dostali reklamy za darmo. Tego wieczoru Zofia wraca do domu z prezentem dla Tomasza. Cześć. No hej. Jaki zajebisty koszyk na owoce. Co to jest? Łabądź? Co robisz? Wysyłam właśnie swoje CV. Mam nadzieję, że kogoś to zainteresuje. No oczywiście, na pewno ciebie zatrudnią. Przecież jesteś wspaniałym specjalistą. Wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję. Mam dla ciebie niespodziankę. Dla mnie? No tak, proszę. A co to? No to sprawdź. Dziękuję, Zofia! Mam nadzieję, że to rower. Zegarek, no widzisz, no pewnie nie jest taki drogi jak ten poprzedni, ale działa. Ale Zosia, nie trzeba było. Podoba się? No bardzo, ale nie musiałaś. Oj, przestań. Byłem poruszony gestem Zosi. Zarabiała mało pieniędzy, a kupiła mi zegarek w prezencie. To naprawdę dla mnie wiele znaczyło. Zdałem sobie sprawę, że dobrze zrobiłem, że zostawiłem żonę, a wybrałem Zofię. Dla zegarka było warto. Chodź, pomogę tobie założyć. Dobra. A naprawdę kupiłaś mi zegarek? No tak, naprawdę.
cudowne. Naprawdę, dziękuję. Ale aktor, który gra Tomasza, chociaż sobie nacałował panią Zofię. I trochę zazdroszę, nie będę oszukiwał. Minęło kilka dni. Tomasz nadal nie znalazł nowej pracy. Mężczyzna bardzo się tym martwi. Zofia wierzy, że niedługo wszystko się ułoży. No jak tam na studiach? No to dobrze. Oj, synu, jestem z ciebie taka dumna. Bardzo cię kocham. No to dzwoń do mnie częściej, tak? Wiesz co? Muszę już kończyć. No, jesteśmy w kontakcie. No pa. Syn dzwonił? Tak. Mówił, że przyjedzie na długi weekend. Najprawdopodobniej. Rozumiem. Moje dzieci, gdy dorosły, też się wyprowadziły. Oj, teraz taka pustka w tym domu moim. No, to prawda. Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani jest właścicielką tego salonu? Mogłabym mówić się na strzeżenie? Oczywiście. Bardzo proszę. Przyjmijmy panią nawet i w tej chwili. Proszę sobie usiąść w fotelu. Pani Zofia się zaraz panią zajmie. A ja poczekam w swoim biurze. Od kilku lat pracowałam w tym salonie. I byłam bardzo dobrą fryzjerką. Wszyscy klienci byli zadowoleni z moich usług. Pani Maria nigdy nie miała ze mną żadnych problemów. Pani Anno, proszę sobie iść, nie potrzebuję scen. Co pani robi? Spryskała mnie pani lakierem moje oczy! Co, ja? Przecież pani sama spryskała się lakierem. Opłuczę pani oczy wodą. Proszę się do mnie nie zbliżać! Co tu się dzieje? Proszę się do mnie nie zbliżać! Co to za krzyki? Ona mnie prawie oślepiła! Spryskała moje oczy lakierem, a ja tu przyszłam tylko na strzyżenie! Pani Mario, to nieprawda, to pani sama spryskała się lakierem po oczach. Ty jesteś nienormalna? Dlaczego ja bym to miała robić? Ja mam chore oczy. Proszę natychmiast zwolnić tą kobietę. Bo jak nie, to pozwę salon i będę żądała takiego odszkodowania, że zbankrutujecie. A nie, no oczywiście. Jak jakaś przypadkowa kobieta z ulicy wchodzi do mojego salonu i zaczyna wrzeszyć, że mam zwolnić pracownika, który pracuje u mnie od lat, to od razu to robię. Od razu. Dobrze, proszę pani. Ja jakoś to załatwię. Ja to sprawdzę. Do widzenia. Do widzenia. Po kilku minutach Zofia decyduje się na rozmowę z właścicielką salonu. Pani Mario, ja nic nie zrobiłam. Proszę mnie nie zwalniać. Kurde, Zosia, jakby tylko jakaś kamera nagrała całą sytuację. O, jest właśnie. No to dlaczego ta pani tak mówi? To jest Anna, żona mojego Tomka. No, to znaczy prawie była żona. Kiedy Anna przyszła do salonu, od razu zrozumiałam, że przyszła się na mnie zemścić. Zanim zdążyłam porozmawiać z panią Marią, Anna prysnęła sobie lakierem w oczy i zaczęła mnie oskarżać. On zostawił ją dla mnie i ona teraz się mści. No i rozumiem, ale co będzie, jeśli ona mnie pozwie? Nie chcę żadnych procesów. Wypłacę pani odprawę. Chwila, ona naprawdę ją zwolni? Randomowa osoba z ulicy może wejść i kazać ci pracownika zwolnić i ty to robisz? What the fuck? Proszę nie płakać. Jest pani bardzo dobrą fryzjerką. Od razu panią ktoś przyjmie. Możemy rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Tylko tyle mogę dla pani zrobić. Dobrze, dziękuję pani Mario. Pójdę po swoje rzeczy. Godzinę później zrozpaczona Zofia wraca do domu. Kobieta postanawia zwierzyć się swojemu partnerowi z tego, co ją spotkało. Jak ona mogła cię tak oskarżyć o to, że ją zaatakowałaś? Aj, zrozum. Szefowa się boi pozwu. No ale jakieś kamery? Nie macie tam monitoringu? Właśnie mają! W tym rzecz, że mają! Nie, nigdy wcześniej nie wydarzyło się nic takiego, co skłoniłoby szefową, żeby wydawała pieniądze na monitoring. Nie, mi się nadal w głowie nie mieści. Ja po prostu w to nie wierzę. Ale jak chcesz, ja pójdę do Anki i powiem jej, żeby ona poszła do twojego zakładu i wszystko odwołała. Nie, no przecież to nic nie da. Ona jest wściekła na ciebie i mści się na mnie, bo wie, że to najbardziej ciebie zaboli. No tak, ale kiedy tak nie można? Cieszyłam się, że Tomasz był gotów o mnie walczyć, ale byłam przekonana, że takie spotkanie mogło tylko zaognić konflikt między nim a Anną. Zosia, ja cię tak strasznie przepraszam. Ja nigdy nie chciałam, żebyś przeze mnie cierpiała. No i wiem, i nie obwiniam ciebie przecież za nic. Pracę niedługo znajdę. Mam dobrą opinię na mieście, a szukają mnóstwo fryzjerek przecież do salonów. No, w sumie masz rację. No. Zamiast załamywać się, powinniśmy zacząć działać. W końcu znajdziemy pracę i będziemy żyć na własnych warunkach. Tak, o niczym innym nie marzę. To był sarkazm? To chyba był sarkazm. Następnego dnia Zofia udaje się do urzędu pracy z nadzieją znalezienia dla siebie nowego zajęcia. Jestem teraz gotowa na każdą pracę. Mam bogate doświadczenie zawodowe. A dlaczego zrezygnowała pani z poprzedniej pracy?
Klient się na mnie poskarżył, ale to nie była moja wina. Nawet moja szefowa to zrozumiała i dała mi dobre referencje. Rozumiem. Niestety, aktualnie nie mamy dla pani żadnej pracy. Proszę spróbować jeszcze raz za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie? Ja mam jedzenia na 2 dni! Za 2 tygodnie? Nie uda się znaleźć nic wcześniej? Bardzo się zdenerwowałam, gdy pani w urzędzie powiedziała, że nie ma dla mnie żadnej oferty pracy. Miałam nadzieję, że szybko coś znajdę, bo nie mogłam długo czekać. Proszę przyjść za 2 tygodnie. Proszę też szukać na własną rękę. Są portale internetowe, na których ogłaszają się pracodawcy. W pani fachu szybko coś się znajdzie. No cóż, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Po wizycie w urzędzie Zofia idzie do domu, żeby podzielić się wiadomościami z Tomaszem. No dobra, okej, na razie. No i co? Jak poszło? Beznadziejnie. W sensie? Kobieta w urzędzie powiedziała, że nie ma dla mnie pracy. Byłam w rozpaczy. Przez tyle lat mieszkałam sama, marząc o miłości. Pierwszy raz w życiu jest bezrobotna. Zofia, chodź do mnie! Fajnie jest być bezrobotnym! Patrz, jak się dobrze ba... Nie, w sumie to mam depresję. Nieważne. Kiedy w końcu udało mi się poznać Tomka i zaczęłam być naprawdę szczęśliwa, moje życie zawodowe zaczęło się walić. Anna nie dawała za wygraną i przez nią straciliśmy zatrudnienie. No i co ja teraz zrobię? Mam syna, który studiuje, no muszę mu pomóc. Wysyłam przecież mu pieniądze. No co ja teraz zrobię? Posłuchaj, myślę, że nie jest tak źle, bo właśnie dzwonił mój kumpel i zaproponował pracę w swojej firmie budowlanej. Naprawdę? No, stanowisko jakiegoś podrzędnego menadżera. To nie będzie to samo, co w tamtej firmie. Pensja też mniejsza, ale na nas dwoje powinno wystarczyć. I jeszcze będziemy mogli coś wysłać twojemu synowi. Byłem wdzięczny Zosi za wiarę we mnie. Po moim zwolnieniu nieustannie mnie dopingowała, mówiąc, że znajdę pracę. Postanowiłem się jej odwdzięczyć. Chciałem pójść do pracy i wspierać ją oraz jej syna. Tomasz, jesteś najlepszy. A ty jesteś najlepszą fryzjerką w mieście. Myślę, że każdy salon w tym mieście będzie chciał cię przyjąć. A jeśli nie? To wtedy zostaniesz panią domu. No nie będę oszukiwał, dla takiego Tomasza to i ja mogę zostać panią domu. Więc Tomasz, powiedz mi, co chcesz na obiadek? Mój kumpel powiedział, że moje stanowisko ma perspektywę rozwoju i że zrobię tam karierę. Oczywiście, że zrobisz karierę. No, muszę. Minęło kilka dni. Tomasz dostał nową pracę i codziennie chodzi do biura. Zofia jest pochłonięta życiem domowym. Ciekawa rozwoju sytuacji Weronika przychodzi odwiedzić koleżankę. Co tam słychać? A, w porządku. Tomasz już pracuje? Tak. Jest bardzo zadowolony ze swojego nowego miejsca, wiesz? Super, to cieszę się bardzo. A poznałaś go ze swoim synem? Jeszcze nie. Za kilka tygodni Wiktor będzie miał przerwę na studiach. Wtedy poznam ich osobiście. No, mam nadzieję, że przyjedzie, nie? Muszę jeszcze ugotować obiad. Tomek wróci głodny do domu przecież. Nie mów, że jesteś kurą domową teraz. No to tylko tymczasowe. Chodzi o to, żebym znalazła dobrą pracę, wiesz, no. Ja też miałam robić tego YouTube'a tylko tymczasowo. Po prostu dzięki Tomaszowi nie muszę się martwić o pieniądze. On w pełni pomaga i mnie, i mojemu synowi. Jasne. A co będzie, jak cię zostawi? No, ale dlaczego miałby to zrobić? No jak to dlaczego? Przecież miał żonę i też ją bardzo szybko zostawił. Może jutro spotka kogoś i się w kimś zakocha i zostaniesz na lodzie, z czego będziesz żyła? Tomasz był zakochany w Zofii w liceum. Ja się zastanawiam, czy on nie był w jakiejś innej kobiecie zakochany w gimnazjum. Bo rzeczywiście może być tak, że on jednak stwierdzi, że kocha tą kobietę z gimnazjum, a potem tą z gimnazjum zostawi dla tej z podstawówki. No przecież powiedziałam tobie, że to jest tymczasowe. Żebym znalazła dobrą pracę, a nie korzystała z pierwszej lepszej oferty. Słowa Weroniki dały mi do myślenia. Oczywiście chciałam być pewna Tomka, bo go bardzo kochałam. Do tamtej pory, przez całe życie, polegałam tylko na sobie. I po raz pierwszy uzależniłam się od mężczyzny. Martwiło mnie to. Słuchaj, fach w ręku mam. Zawsze mogę zarobić na życie, no dla siebie i dla mojego syna. Pójdę zobaczyć, kto to. Jest i ona, nasza ukochana! Co pani tu robi? Przyszłam porozmawiać. Czego pani chce? No, przyszłam porozmawiać jeszcze o moim obecnym mężu. Jakiś kolejny podstęp?
Mam coś, co pozwoli pani zrozumieć wszystko i poznać całą prawdę. Jaką prawdę? No to, że wasze spotkanie na tym całym zjeździe nie było wcale przypadkowo. On bardzo dobrze wiedział, że pani tam będzie. No i co z tego? No tak, Aniu, wiedział, że tam będzie, bo to jest zjazd klasowy. Zofia była w jego klasie. Przespał się z panią, dlatego, że chciał się zemścić. I może dlatego, że nie był zauważany w młodości. To kłamstwa. Proszę zaczekać. To jest telefon Tomasza. Proszę przeczytać wiadomości. Proszę. Odchodząc, Tomasz zostawił swój telefon komórkowy, który był zarejestrowany na firmę. Przejrzałam go i znalazłam korespondencję z koleżanką z klasy, Weroniką. Rozmawiali o Zofii, więc postanowiłam pokazać jej te wiadomości. Zosia jest teraz nieudacznikiem, samotną matką. Pracuje za grosze, od dawna nie miała mężczyzny. Mówi komplementy. Powiedz, że zabierzesz ją do Paryża, a będzie twoja. Paryż? Dobry sobie, mam inne plany na jednorazową noc z nią. Wow! Koleś, który regularnie zdradza żonę, okazał się dupkiem? Kto by się spodziewał? To była rozmowa Tomka z Weroniką. Opowiedziała mu szczegółowo o moim życiu i doradziła, jak najłatwiej mnie uwieść. Od samego początku dziwiło mnie to, jak Tomasz odgadował wszystkie moje pragnienia. Wiedział, jakie kwiaty lubię. I obiecał wyjazd do Paryża. W pierwszy dzień po wspólnie spędzonej nocy. Nie, to nie może być prawda. Proszę to zabrać. Proszę sobie zatrzymać. O mój Boże, może jednak warto podrywać żona tych mężczyzn, skoro potem się darmowe telefony dostaje. I kto to był? Słyszysz? Zosia. Żona Tomasza. Co chciała? Przyszła zrobić kolejną awanturę? Trzeba było mnie zawołać, to bym z nią porozmawiała. Ty już dostatecznie mi pomogłaś, wiesz? Co chcesz przez to powiedzieć? Co masz na myśli? Anna dała mi telefon Tomasza. Widziałam wasze SMS-y. Proszę, poczytaj sobie. Podsumujmy. Anna straciła Tomasza, straciła pracę i straciła przyjaciółkę. Lepiej być już chyba nie może. Jak mogłaś? Przed zjazdem chłopaki z klasy dali mój numer telefonu Tomaszowi. Wiedział, że się spotykam z Zosią i zaczął o nią wypytywać. Stwierdziłam, że mały romans jej nie zaszkodzi, ale nie zdawałam sobie sprawy, że zostaną parą. Zosia, przepraszam, nie chciałam. Co nie chciałaś? Udawałaś moją przyjaciółkę, a za plecami nazwałaś mnie nieudacznikiem pracującym za grosze. Byłam zszokowana, gdy przeczytałam, z jakimi szczegółami Weronika opowiedziała o moim życiu. To było takie podłe i cyniczne. A co najgorsze, on to wszystko wykorzystał. Czułam się zdradzona przez nich. Przez Weronikę, którą miałam za przyjaciółkę, no i Tomasza, którego tak bardzo pokochałam. On okłamywał mnie od samego początku. Nie chciałam, naprawdę. Nie chcę tego słuchać. Wynoś się stąd! I nigdy więcej do mnie nie dzwoń! Nie chcę ciebie widzieć! Zofia jest przygnębiona. Doszła do wniosku, że nie chce być z Tomaszem. Kilka godzin później mężczyzna wraca do domu. Jest coś na obiad? Tak, przygotowałam ci talerz moich słonych łez. Masz, zajadaj się. Zosia, dlaczego ty płaczesz? Coś się stało? Twoja żona przyniosła twój telefon. Pokazała mi twoje wiadomości, twoją korespondencję z Weroniką. W sumie to Zofia, po co jeszcze z nim rozmawiasz? Trzeba było wystawić walizkę przed drzwi i elo. I czytała się? Tak, czytam. Jak Weronika poradziła tobie, abyś opowiedział biednej fryzjerce, że zabierzesz ją do Paryża, podał jej kawę do łóżka, a i obiecał jeszcze pomóc jej synowi na studiach, no. Zosia, przepraszam. Czy ty wiesz, jakie to upokarzające? Ja tobie wierzyłam. Myślałam, że jesteśmy pokrewnymi duszami. A ty co? Ty po prostu posłuchałeś rad Weroniki. To najwyraźniej Weronika jest twoją pokrewną duszą. Może z nią powinnaś być? Zosia, to nie jest tak. Ja naprawdę... No proszę, udało ci się. Zakochałam się w tobie. Zemściłeś się na mnie. Złamałeś mi serce i teraz cierpię. Tego chciałeś, prawda? Nie, Zosia, posłuchaj. Początkowo chciałem tylko uwieść Zofię. Chciałem się zemścić za to, że nigdy nie spojrzała w moją stronę. Dlatego skorzystałem z pomocy Weroniki. Materiał na męża. Ale kiedy się spotkaliśmy, to wszystko wywróciło się do góry nogami. Zdałem sobie sprawę, że kocham ją bardziej niż kiedykolwiek. Sraken, pierdaken, straciłeś Tomasz swoją szansę. Teraz moja kolej, nadchodzę pani Zofio.
i dlatego było mi bardzo wstyd. Ja rozumiem, że jestem draniem, ale te wiadomości napisała zupełnie inna osoba. Jasne. Ja naprawdę tego jestem zupełnie inny. Od kiedy cię poznałem, ja się zmieniłem. Ja naprawdę się zmieniłem. Nie jestem w ogóle już tym człowiekiem sprzed... Sprzed kiedy są te wiadomości? 4 dni? Sprzed 4 dni! Zosia, ja cię kocham, nie. Naprawdę. Kocha. Nie wierzę ci! Nie. Spakuj się. Spakuj się! Zosia. Wynoś się z mojego domu, chciałam. Dobrze, ja powiem inaczej. Poczekaj. Słuchaj, zmieniłem całe swoje życie, specjalnie dla ciebie. Rzuciłem pracę, rzuciłem moją żonę, a wszystko po to, żeby być z tobą. A ty po prostu mnie tak wywalasz? Tak, nie obchodzi mnie to, nie chcę cię widzieć. Pakuj się, ja nie chcę na ciebie patrzeć. Zosia! Nie chcę cię widzieć! No i nareszcie rozsądna, dorosła decyzja. Dziękuję ci, pani Zofio. A najlepsze jest to, że mogliśmy uniknąć cały odcinek, gdyby pani Zofia kopnęła w dupę Tomasza, już gdy się dowiedziała, że ma żonę. Tego samego wieczoru Tomasz pakuje swoje rzeczy i opuszcza dom Zofii. Zosia, proszę, daj mi jeszcze jedną szansę. Późno się robi, czas na ciebie. Posłuchaj, będę spał w hotelu. Jeśli zmienisz zdanie, to zadzwoń do mnie. Ja będę czekał tak długo, jak będziesz chciała. Miałem dać ci ten pierścionek trochę później, kiedy już oficjalnie się rozwiodę. O mój Boże, chcę się oświadczyć. Nagle ta moja fantazja o tym, że będą mieli za tydzień trójkę dzieci, będą w separacji, staje się możliwa. Chciałem ci się oświadczyć w jakimś romantycznym miejscu, no ale... To był pierścionek po mojej zmarłej prababci. To dobrze, to już się jej nie przyda. Jezus Maria. Nie dałem go Annie, bo powiedziała, że nie nosi starej biżuterii. Dlatego kupiłem jej nowy w sklepie. Wygląda na to, że ten pierścionek czekał na tę jedyną, z którą miałem spędzić resztę swojego życia. To jest nasza pamiątka rodzinna. Co to jest? Boże! Bardzo chcę, żebyś go miała. Potraktuj to jako prezent pożegnalny. Nie potrzebuję go. Nie potrzebuję go! A czekaj, a ile karatów ma? Ma wszystkie karaty? Dawaj! Skoro nie, to... Ja będę czekał. Zosia, proszę cię, nie bądź taką osobą, która da się przekupić biżuterią. Byłam załamana, gdy dowiedziałam się, jak Tomasz chciał mnie wykorzystać. Ale kiedy zdałam sobie sprawę, że mogę go stracić, przestraszyłam się. W latach szkolnych go nie zauważałam. I straciliśmy 20 lat. Nie mogłam powtórzyć tego błędu. O Jezus Maria! Dobra, wiecie co? Ja to już pierdolę. Oglądacie sobie sami, jestem zły. Cholera, po cholerę nas za nim biegnie, to jest głupia jakaś. Tomasz, nie odchodź, nie mogę żyć bez ciebie. Zosia, naprawdę? Tak. Ja bez ciebie też nie. Podoba ci się? Tak, jest cudownie. Mija rok. Tomasz rozwiódł się z Anną i poznał syna Zofii. Szybko znalazł z Wiktorem wspólny język. Wkrótce Zofia i Tomasz biorą ślub. Obecnie oczekują narodzin dziecka i Wiktora, który wraca do Łodzi na wakacje. Po jakimś czasie mogę powiedzieć, że to była trudna, ale dobra decyzja. Tomasz okazał się mężczyzną godnym zaufania, co na początku nie było takie pewne. Coraz lepiej dogaduję się z Wiktorem i tworzymy naprawdę prawdziwą rodzinę. Mam nadzieję, że tak już zostanie. No dobra, skończyło się? Dobra, skończyło się. Dzięki Bogu! Dziękuję wam, kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Cardum. Oczywiście, jak zawsze, koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejście na mojego Instagrama. Jeżeli mam ocenić dzisiejszy odcinek, historia zajebista. Naprawdę się dobrze bawiłem. To nie był typowy odcinek hurdur. Rzeczywiście coś ciekawego się działo. Natomiast postać pani Zofii. Bo aktorka, super, naprawdę super aktorka. Ale sama postać pani Zofii. Dobra, już mi przeszło. Ja nawet nie wiem, co to było. Ale dobra, okej. Widzimy się w kolejnym odcinku za 2 dni o godzinie 16, jak zawsze. Do zobaczenia.